Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W 1990 roku Polska przestała być członkiem Układu Warszawskiego, a to oznacza, że zmianie uległa także sytuacja nad Bałtykiem. Na gruzach Związku Radzieckiego powstawały nowe państwa, które miały przejąć część wybrzeża morskiego. Jednocześnie na terenie obwodu kaliningradzkiego wciąż stacjonowały silne oddziały już rosyjskie. Znaczną część sprzętu wojskowego, personelu oraz różnorodnych towarów należało dowozić do Kaliningradu drogą morską, a to stwarzało spore możliwości do prowadzenia operacji przemytu oraz prowadzenia szeroko pojmowanej działalności przestępczej, ale nie zawsze tak było. W latach 70. i 80. nad Bałtykiem latały samoloty z szachownicami należące do lotnictwa marynarki wojennej, które wykorzystywało samoloty bombowe U-28, i-28R, SB Lim 1 Art, SB Lim 2-2A oraz TS-11 Iskra. Samoloty te były wykorzystywane m.in. do zabezpieczenia potrzeb 15 eskadry lotnictwa rozpoznawczego marynarki wojennej która w latach 80. miała otrzymać znaczące wsparcie. Początkowo planowano zakupić od kilku do nawet kilkunastu samolotów Su-22M4, które zamierzano doraźnie przystosować do wykonywania zadań rozpoznawczych poprzez wyposażenie ich w zasobniki rozpoznawcze. Plany te zostały jednak zablokowane. Oficjalnym powodem odejścia od zakupu samolotów Su-22 M4 dla marynarki wojennej miała być trudna sytuacja gospodarcza kraju, ale była to wierutna bzdura. Równocześnie zakupiono bowiem ponad 100 samolotów tego typu, które trafiły do jednostek lotniczych w różnych częściach kraju. Jaki był zatem prawdziwy powód, dla którego nie zdecydowano się na zakupienie samolotów Su-22 dla marynarki wojennej? Trudno powiedzieć, jednakże decydującą rolę odegrał w całym procesie człowiek ze stopniem generała, odpowiedzialny za zakupy radzieckiego sprzętu dla polskiej armii. W ramach siódmego pułku lotnictwa specjalnego marynarki wojennej sformowanego pod koniec lat 80. Do wiosny 1991 roku wykorzystywano samoloty SB Lim 2a, które już w latach 80. uważano za sprzęt niespełniający wymogów nowoczesnego pola walki. Jednocześnie w latach 90. do marynarki wojennej skierowano samoloty TS-11 Iskra Bis DF, które były czasami określane mianem Iskry R. Samoloty te otrzymały nieco dodatkowego wyposażenia, które miało umożliwiać im wykonywanie misji rozpoznawczych. Owym dodatkowym wyposażeniem był radar RDS-81, który pozwalał na prowadzenie obserwacji powierzchni Ziemi i Wody. Jednakże samoloty te nie budziły przesadnego zaufania lotników morskich. W 1991 roku do polskich jednostek lotniczych dostarczono 6 egzemplarzy samolotów TS11 Iskra pochodzących z 19. serii produkcyjnej, które zostały zmodernizowane do wersji określanej jako TS11R Novax. Iskra w wersji Novax posiadała m.in. wspomniany radar RDS-81 oraz odbiornik GPS, który w tamtych latach był całkiem niezły, ale dzisiaj może budzić no trochę mieszane uczucia względnie wzruszenie ramion, bo nie można go porównywać ze współczesnym wyposażeniem awionicznym. Jednocześnie wprowadzono daleko idące zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek współpracujących z marynarką wojenną. W 1990 roku w skład lotnictwa morskiego wszedł 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, 40. Eskadra śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa, a oprócz tego zadania rozpoznawcze powinny na rzecz lotnictwa marynarki wojennej wykonywać samoloty Su-20 z 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego oraz Su-22M4 z 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Było to jednak kropla w morzu potrzeb, gdyż najlepiej do podobnych zadań nadawałyby się samoloty patrolowe. W latach 80. rozważano zakupienie samolotów produkcji radzieckiej, ale radziecki przemysł lotniczy nie mógł takich maszyn dostarczyć Polsce. Generalnie Rosjanie mieli samoloty patrolowe, ale nie było to nic ciekawego. I tak pojawiła się chociażby propozycja zakupu samolotów I-38, które w kodzie NATO nosiły oznaczenie MEI. Samolot zabierał siedmioosobową załogę i był produkowany w dość niewielkich seriach. W ciągu czterech lat produkcji zbudowano 58 egzemplarzy, z czego 5 zostało sprzedanych Indiom. Osobne zamówienie na napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi samolot złożył jeszcze Egipt, ale to ostatnie zamówienie nie doczekało się realizacji. Tak czy inaczej, plany pozyskania dużego, drogiego w eksploatacji i niezbyt grzeszącego nowoczesnością samolotu patrolowego, który miał latać nad kontrolowanym wówczas przez Układ Warszawski Bałtykiem, uznano za niezbyt sensowne rozwiązanie. Z tego powodu początkowo. Polacy skupili się na przystosowaniu do celów rozpoznawczych samolotów SB-Lim 22 a oraz TS-11 Iskra. Rozwiązanie to od samego początku trąciło i to bardzo mocno myszką. W przypadku dwumiejscowego SB-Lim 2A, drugi członek załogi pełnił rolę nawigatora i w sumie mógł prowadzić rozpoznanie wzrokowe lub fotograficzne, bo poza aparatami fotograficznymi SB-Lim 22 a nie był w stanie przenosić żadnego Nowocześniejszego sprzętu. Rozwiązanie to byłoby zapewne bardzo dobre i nowoczesne w latach 50., akceptowalne w latach 60., ale w latach 70. uchodziłoby już za przestarzałe, a w latach 80. i 90. mogło co najwyżej wzbudzić uśmiech politowania. Dlatego też w latach 1990-1991 samoloty SB Lim 2a zaczęto pośpiesznie wycofywać z jednostek latających nad morzem. Ich miejsce zajęły nowocześniejsze iskry, które napędzano silnikami SO3W. W drugiej kabinie umieszczono aparaturę pozwalającą na obsługę radaru, systemu GPS, a także sprzęt uruchamiający trzy aparaty fotograficzne. Zastosowanie nowego systemu radarowego wymusiło jednak pewne zmiany, które obejmowały m.in. zdemontowanie umieszczonego w nosie samolotu fotokarabinu oraz drążka sterowego umieszczonego w drugiej kabinie. Pod pewnymi względami TS-11R Novax był więc krokiem w stronę tego, co znano już z samolotów SB Lim 2A. W których to w drugiej kabinie również nie było drążka sterowego, był za to pulpit, na którym można było sobie rozłożyć mapę i nakładać na nią wyniki rozpoznania albo wyliczać kursy. Bardzo przydatna sprawa swoją drogą. Jednocześnie oczy lotników morskich zaczęły zwracać się w dość nieoczekiwaną stronę. Tymi nieoczekiwanymi stronami były Dęblin i Mielec, gdzie już od pewnego czasu trwały prace nad nowym samolotem. W latach 90. coraz częściej do lotów nad Bałtykiem wykorzystywano samoloty MiG-21, które generalnie były uważane za maszyny nie nadające się do operowania nad akwenami morskimi. Podstawową wadą samolotu MiG-21 był fakt, iż ten był napędzany jednym silnikiem. Jeden silnik oznaczał, że w przypadku awarii lub uszkodzenia pilota czeka wodowanie. Odpowiedzią na oczekiwania lotnictwa morskiego miał być samolot PZL I22 Iryda, napędzany dwoma silnikami odrzutowymi. Już w drugiej połowie lat 90. bardzo poważnie rozważano wprowadzenie samolotów PZL I-22 do jednostek lotnictwa morskiego, gdzie samoloty te miały być zdaniem niektórych lotników i konstruktorów związanych z zakładami w Mielcu wręcz wyczekiwane. Wszystko posypało się po jednej z kilku katastrof samolotu Iryda, która miała miejsce w Dęblinie. Tak czy inaczej w międzyczasie pojawiła się kompletnie nowa koncepcja na dostarczenie do jednostek Marynarki wojennej, samolotu nadającego się do prowadzenia działań rozpoznawczych nad Bałtykiem. Samolotem tym miał być sprowadzony z Niemiec, oczywiście używany, Alfajet. No, może nie tyle używany, ile wyciągnięty z magazynu. Jak to było z tymi Alfajetami? No cóż, zacznijmy od początku. W latach 90. Niemcy po zjednoczeniu zdali sobie sprawę, że będą mogli wycofywać część. Prawie nowych samolotów szkolno-treningowych i lekkich maszyn uderzeniowych Alpha Jet ze swojej służby. Samoloty miały wylatanych po kilkadziesiąt godzin, zostały więc zakonserwowane i stały w magazynach. Przez całe lata nie bardzo było co z nimi zrobić, więc postanowiono obchnąć je na wschód, i to akurat w czasie, gdy doszło do zmiany warty w polskim Sejmie i powstał nowy rząd, którego przedstawiciele nie bardzo przepadali za koncepcją budowy samolotu i-22, który wymagał sporego dopracowania, ale w teorii było to możliwe do przeprowadzenia naszymi krajowymi środkami. Alfa-Jety miały trafić do jednostek lotniczych. Pracujących na rzecz marynarki wojennej, gdzie spodziewano się korzystać z nich przez co najmniej 20 lat. Już na bardzo wstępnym etapie pojawiły się spore problemy w związku z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia dla samolotów. Polacy mieli zakupić kilkadziesiąt lekkich samolotów, które miały pełnić rolę maszyny rozpoznawczej, uderzeniowej i patrolowej. Pojawił się spory problem. Znaczna część istniejącego i dostępnego w Polsce uzbrojenia dodatkowego była produkcji radzieckiej lub w najlepszym wypadku produkcji krajowej. Produkcja krajowa była zaś przez całe lata prowadzona z myślą o wykorzystaniu samolotów produkowanych w Związku Radzieckim. Jednym słowem, Polska musiałaby zakupić od Republiki Federalnej Niemiec nie tylko używane samoloty. Wyciągane doraźnie z niemieckich magazynów, ale także dodatkowe uzbrojenie podwieszane, części zamienne których nie było, bo Niemcom nie opłacało się kupować części zamiennych, skoro można było kanibalizować istniejące samoloty. Jednym słowem, Polska sfinansowałaby Niemcom kilka nowych inwestycji zbrojeniowych, a jednocześnie wzięłaby na siebie utylizację zmagazynowanej floty niemieckich samolotów szkolno-treningowych i uderzeniowych. Gdyby projekt ten został zrealizowany, obecnie w Polsce byłoby kilkadziesiąt wycofywanych ze służby samolotów Alpha Jet, używanych przez marynarkę wojenną, które od lat byłyby kanibalizowane, stopniowo wycofywane, których nie bardzo byłoby jak zmodernizować, ale za to robiłyby liczby i dobrze wyglądały w telewizji. No i... Obecnie byłby sens kupować w to miejsce jakiś inny samolot, na przykład pewną konstrukcję z Korei. Zostawmy jednak to, co mogłoby być i wróćmy do tego, co było. Jednym z najważniejszych, może nie tyle problemów, ile zagadnień wymagających rozwiązania w polskiej marynarce wojennej, było zastąpienie samolotów transportowych AN-2. Samoloty. AN2 albo AN2 na trwałe wpisały się w krajobraz polskich lotnisk i to nie tylko tych aeroklubowych, ale także wojskowych. Samoloty te były tanie w produkcji, proste w eksploatacji i doskonale nadawały się do wielu różnorodnych celów. A ponadto znaczna część produkcji była prowadzona w Polsce w Mielcu, co sprawiało, że na długo zagościły w polskim lotnictwie wojskowym. W latach 80. było już jednak jasne, że trzeba będzie poszukać ich następców. Biuro Konstrukcyjne Antonowa widziało następcę popularnego Antka w samolotach AN-28, które począwszy od 1988 roku zaczęły trafiać do marynarki wojennej, gdzie zaczęto wykorzystywać je do zadań łącznikowych i transportowych. Ponadto służba samolotów AN-28 miała charakter próbny, ale szybko dostrzeżono jego niebywałe zalety. Dlatego też na początku 1991 roku, gdy Polska wciąż borykała się z poważnymi trudnościami gospodarczymi, zapadła dość zaskakująca dla wielu decyzja. Rozpocząć pracę nad wersją patrolową samolotu An-28, który był tymczasem produkowany w Mielcu. W oparciu o samoloty An-28 rozpoczęto pracę nad samolotami noszącymi oznaczenie An-28RM Bryza. Nope. An 28B1R Bryza 1R. Ostatecznie samoloty otrzymały oznaczenie M28B1R Bryza 1R. Samolot w tej wersji wykonał pierwszy lot w 1992 roku. Był to generalnie rzecz biorąc zmodyfikowany samolot z systemem poszukiwawczo- Ratowniczym, z radiolokatorem obserwacji powierzchni morza oraz dodatkowym wyposażeniem ratowniczym, nawigacyjnym i innym. W latach 1994-2002 do służby w polskim lotnictwie wojskowym wprowadzono 7 samolotów w tej wersji. Jednocześnie przeprowadzono kolejną reorganizację lotnictwa morskiego. W miarę upływu czasu jedynymi samolotami w polskim lotnictwie morskim pozostały bryzy. Równocześnie na początku drugiej dekady XXI wieku Polacy rozpoczęli realizację programu płomykówka zakładającego pozyskanie większego samolotu patrolowego. Zgodnie z pierwotnymi założeniami samoloty pozyskane w ramach płomykówki miały być oparte na maszynach C295M kasa. Oprócz tego zakładano także pozyskanie maszyn bezzałogowych. Obecnie plany te zostały już dawno odłożone ad acta. A pomimo upływu lat na Straży Polskiego Wybrzeża Bałtyku, który powoli staje się wewnętrznym natowskim jeziorem, z którego będzie próbowała w razie konfliktu zbrojnego wyrwać się część rosyjskiej floty wojennej, z polskiej strony wciąż stoją starzejące się bryzy. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam do wspierania kanału, co możecie Państwo zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześci czołem.